O wieży widokowej, Piastpolanie, lodowisku i zimowym centrum rekreacyjno-sportowym powiedziano już chyba wszystko. Dyskusja na temat rewitalizacji wzgórz toczy się nieprzerwanie od długiego czasu. W miejskich konsultacjach mieszkańcy większością głosów wskazali, jakie są ich oczekiwania wobec rewitalizacji. Rada Miasta zatwierdziła już zmiany w gminnym programie rewitalizacji. Zwolennicy inwestycji wyczekują rozpoczęcia prac, a przeciwnicy nie odpuszczają i proszą o spotkanie z marszałkiem regionu w sprawie budowy w ich opinii kontrowersyjnej wieży widokowej. Trzeba zapoznać się z tym, tak, z argumentami zarówno prezydenta, który ma prawo kreować swoją politykę w zakresie rewitalizacji, no właśnie w ten sposób, jak chce, ale również uzgadniać z różnymi środowiskami. Ja jestem przekonana, że można dojść do pewnego porozumienia, ale trzeba rozmawiać, słuchać tak wszystkich stron. Działanie społeczników dziwi Marcina Pabierowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W jego opinii owszem, rozmawiać trzeba, a dialog, o ile rzeczowy, jest jak najbardziej na miejscu. Ale Pabierowski obawia się o podejście do tematu w sposób, jaki już prezentowany był w mediach, czyli straszenie betonem i wycinką drzew na wzgórzach piastowskich. A przecież w gminnym programie rewitalizacji chodzi o coś zupełnie innego, dodaje Pabierowski. Mediacje zawsze są dobre. No, rozmowa z mieszkańcami, zielonogórzanami o tak ważnej sprawie jak rewitalizacja, tylko ja bym prosił, żeby to nie przesłaniało całego spektrum rewitalizacji. To jest udostępnianie, to jest wzrost jakości dostępności do sportu, do edukacji, do kultury. Mamy wpisany amfiteatr w gminny program rewitalizacji. Mamy lodowisko w nowych lokalizacjach rozważane, czyli na Ochli. Mamy Górkę Tatrzańską. Sport, rekreacja, turystyka, stary drzewostan, otworzenie oczek wodnych. To więc cała rewitalizacja osiedla bardzo dobrze wpłynie na jakość życia na tym osiedlu i myślę, że na tym powinniśmy się koncentrować. Piotr Barczak, radny Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że spotkanie społeczników z marszałkiem regionu jest ważne, ale na tym etapie już chyba nic nie zmieni. Radny dodaje, że wieża widokowa od początku budzi wiele emocji i że skoro społecznicy w mieście już rozmawiali ze wszystkimi i czują niedosyt, to mają prawo spotkać się z marszałkiem. Jeżeli rzeczywiście społecznicy nie mogą sobie poradzić w mieście, to naturalna rzecz, że idą do kolejnej instancji, tym bardziej, że pieniądze nie są tylko miasta, ale także Unii Europejskiej. Za te środki odpowiada marszałek, stąd to akurat mnie nie dziwi, że społecznicy chcą rozmawiać. Tak zwane mediacje w sprawie wieży widokowej zaplanowano na piątek w Urzędzie Marszałkowskim.